No a teraz, szanowni państwo, jeszcze jeden raz sobie tu uruchomimy tego streama i zobaczymy, co tam w kartach słychać. No, karty tutaj. Oczywiście. O, Marek Jabłoński polubił, nie wiem, kto to jest, ale to jest tego. Teraz będziemy robili drugą część naszego spotkania z mistrzem Tadeuszem. No niestety ja muszę... Karty przetasuję. O, ja wiem, że państwo tam czekacie, ale... Będziemy mówić o czym? Pytania o czym będą? No... Chyba o wojnie. To jest taki temat pierwszorzędny. Moment, się wyłączył telefon. Musimy zaczekać. Bo tam też się to nagrywa. No czasami tak bywa z telefonem, że on się sam wyłącza. Drugą część streama zrobimy. Tak zwana, drodzy państwo, złośliwość rzeczy martwych. Czyli ja jeszcze raz muszę otworzyć. Muszę zawsze odczekać się troszeczkę. Facebooka otwieramy. Jest tak, wideo na żywo. Dobrze. Jesteśmy już po pierwszej, że tak powiem, części naszego streama, która dotyczyła... Ojej, jak to ciężko. Która, kochani państwo, dotyczyła działania jantr, tantr i mantr. Witam panowie. Tak, a teraz będziemy mówili o, kochani państwo, karty. Co nam powiedzą na zadane pytania? Więc ja muszę lewą ręką, przełożyć jest. O, do siebie. Tak jest. Raz wystarczy, raz. Tak jest. No jest król. Król oznacza, że trzeba jeszcze raz oczyścić i pomieszać. Bo król personifikuje ciebie, nie? On musi być w środku. Nic nie szkodzi. Znaczy, że karty chcą rozmawiać z nami. Bo już nam powiedziały, że przetasuj jeszcze raz. Za mało tasowałeś, to oznacza. No, to znaczy, teraz trzeba było jeszcze raz. Tak jest, ale to szybko idzie, także bez problemu. Proszę przełożyć jeszcze raz lewą ręką. O, dużo się dzieje od czasu, kiedy się spotkaliśmy tutaj. Upłynęło już parę tygodni. To jest twoja karta, personifikująca ciebie. A sytuacja, w której się znajdujemy, jest bardzo, bardzo ciekawa, żeby nie powiedzieć niepokojąca. Dobrze. Dobra, proszę o pierwsze pytanie. No właśnie, wszyscy państwo, jak i my, jesteśmy zainteresowani tym, czy teatr wojny przeniesie się do naszego kraju, czy go ominie. No dobrze, to pytamy się, nie? Czy wojna, wojna w prawdziwym wydaniu przeniesie się do naszego kraju? Czyli muszę... Lewą ręką pięć kart. Pięć kart. Jedna na drugą. Hmm.
wszyscy jesteśmy zaniepokojeni, a my te niepokoje tutaj pokażemy, może rozwijemy. Widzicie Państwa? To jest, mówiłem Ci o dziesiątce serce. Jesteśmy z rodziną. Polska jest w towarzystwie wielu, wielu sprzyjających państw. Rodzina oznacza... W rodzinie narodów. Tak, w rodzinie narodów jesteśmy. Proszę, jest nadzieja w rodzinie narodów. Ta dama Karo, nie, sytuacyjnie mówi, że tylko w rodzinie narodów jest nadzieja dla nas, żeby uniknąć wojny. Proszę, widzicie Państwo, jesteśmy, nie ma żadnych złych kart. Ta karta jest tylko taką kartą niepokoju. W naszym państwie jest dużo, dużo niepokoju z powodu państwa, które nie jest nami. Z powodu Ukrainy, to jest Ukraina. Dlaczego? Bo to nie jest nasz dom. Gdyby było tak, to on powiedział, że to jest Polska, nie? Natomiast pytanie stymuluje odpowiedź. Dokładnie wyszło to, co Ci mówiłem. Nie tylko Ty to wyciągnąłeś, ale wyciągnęła przed Tobą inna osoba. Inna osoba. Tak, wczoraj. To jest wróżba z wczoraj. Prawie, że identyczna. Jakby powtórka tego, co Ty miałeś wczoraj. Prawie, że identyczna, tak. Ta dziesiątka serce, mówiłem Ci. Dzisiaj, tak, nie? Tak, ona jest dzisiaj. To jest, jesteśmy w rodzinie narodów. Które sobie pomagają. Tak, czyli Francja, Niemcy, w tej chwili ten Ameryka, Szwecja, NATO całe, nie? Całe NATO. Cały układ tutaj ten europejski. Jesteśmy w jednej rodzinie narodów. Wszyscy jesteśmy razem w tej chwili. Gdyby tej karty nie było, można by się obawiać. Gdy Polska była sama, na pewno by zaatakowała ją. Także nie bójcie się Państwo, wojny nie będzie w Polsce. Niepokój będzie. Będą nas straszyć, bo ta karta mówi o straszeniu. Natomiast wojny nie będzie. To jest Ukraina. A może z powodu jej są niepokojeni. Będziemy dalej ciągnąć. Czy na Ukrainie będzie... Czy Ukrainę... Zajmą, tak. Czy wojna ją zdemoluje, nie? Czy co się stanie? Nie? W ogóle, czy jest, wygrają, czy przegrają? Nie? Czy jest szansa na zakończenie tego konfliktu? Tak, zaraz się dowiemy. Proszę Państwa, może tu powiemy przy okazji, jak już jesteśmy przy Ukrainie, że bardzo dobrze, że Polacy pomagają Ukraińcom. A wiecie dlaczego? Nie dlatego, że prawda, realizujemy jakieś własne ambicje chore, tylko dlatego, że jest dziejowa szansa na zgodę między Polską a Ukrainą. Na naprawienie naszej wspólnej, kochani, tak, państwo, karmy. Tak, oni nas mordowali, wiemy o tym, ale możemy się pogodzić z nimi. Nie, ale musimy się... mamy szansę wybaczenia, tak, sobie wzajemnie. Tak, wybaczymy im. I ustalenia, Tadeusz, nowych stosunków, nowych relacji. Nowych relacji między Ukrainą a Polską. Super. Ja się bardzo cieszę, że Polska pomaga Ukraińcom. Naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mieli przyjaciela za granicą. Po co nam wróć jest potrzebny? Wiecie Państwo, co chińskie przysłowie mówi? Że lepszy jest 100 przyjaciół, jak jeden wróg. No tak. Prawda? Także mamy przyjaciela. Nie hodujmy wroga. I to naprawdę dobrego przyjaciela. Nigdy już nie będzie mordował Polaków. Nie będzie ani Polacy Ukraińców. To pokazujemy. Będziemy braćmi i w porządku. I tak powinno być, bo jesteśmy za miedzą, że zaraz mamy. Nie? Ja się cieszę z tego, że Ukraińcom Polska pomaga, że ludzie to robią. Super, naprawdę to jest super. Nie? Ukraińcom trzeba pomóc. Takie przesłanie jest tutaj z kart. Ale sprawdzimy, prawda, co Rosjanie im zrobią. Już wiemy, widzicie Państwo, już wiemy, że w Polsce się nic nie stanie, bo jesteśmy w rodzinie narodów. Nagle narody skrzyknęły się, że są jedynie. Zrozumiały, będą, że powinny sobie być razem. Tak. I Putin nam nic nie zrobi. Całe szczęście. Karty to tu powiedziały nam. A teraz sprawdzimy, co z Ukrainą będzie. Jak konstruować pytanie, żeby karty nam to o tym opowiedziały. No, czy kto, powiedzmy, zwycięży, trudno powiedzieć, nie? Bo karty mogą tu powiedzieć na przykład o takim tragicznym losie, nie, ale w konsekwencji Ukraina i tak zwycięży, nie, to wiemy o tym. Ale jaki będzie los w najbliższym czasie Ukrainy? Mi się zdaje, że chyba te pytanie byłoby najlepsze. Bo jak się spytamy, czy zwycięży, nie, Ukraina, ja, czy Rosja... Jaka przyszłość czeka w najbliższym czasie? To wiemy, czasie, że Ukraina zwycięży, ale za jaką cenę? Za jaką cenę zwycięży? W najbliższym czasie Ukrainy, jaka będzie tego cena? Tak.
pomagamy wszyscy, cały świat im pomaga w tej chwili. I to jest dobre. Tak musi być. Tak jest, tak musi być. Czyli? Jesteśmy za Ukrainą przede wszystkim. Nie, ale kwestia... A tutaj karty są zakryte. Pytamy się, za jaką cenę Ukraina tą wolność zdobędzie. Co ją czeka, albo co ją czeka w najbliższym czasie. Co ją czeka w najbliższym czasie. Co Rosjanie im będą robić. Proszę. Nie. Pięć kart. Tą ręką, bo ja miałem tą za lewą. Tak jest, lewą. Bierzemy lewą. Jedna na drugą. Co nas, co Ukrainę czeka? Co Rosjanie zgotują tak, w najbliższych dniach? Emocjonujące wszystko. Tak. Widzisz, dziesiątkę żeś wyciągnął. Dziesiątkę tą, którą wyciągnęła inna osoba. W poprzednim układzie u kogo innego. Tak, to samo wyszło. Dobrze. Coś w tym jest. Wiecie Państwo, tu już wychodzi. Powiem tak, że Ukraińcy se poradzą, nie? W tych kartach. Tu wyszło inaczej. Tam z kolei miałem to... poradzą sobie. Mimo tutaj ta karta jest jedynie ta karta. Rzuca cień na ich dom. Sytuacyjnie ta karta mówi o ich domu. Musimy wiedzieć, że ta karta rzuca. Natomiast inne mówią o pomocy. Na razie pomagają im Ukrainie różne państwa finansowo. Ta karta mówi o finansowych, ale również kochają Ukrainę wszyscy. Patrzcie, ta karta mówi o miłości, o tym, tu nie chodzi o żaden... tu chodzi o normalną taką ludzką aprobatę tego narodu, współczucie, tak. Aprobatę, współczucie, prawda. Nawet ludzie pokochali. Dlaczego? Dlatego, że są ludźmi. Dlatego, że są ludźmi. My jesteśmy ludźmi. Nie możemy się patrzeć na cudzą krzywdę. Czyli jakaś taka solidarność międzyludzka. Bez żadnej, tak. I pewnego rodzaju empatia tu też wynika z tego. Także te karty mówią, że pomagamy im. Można by powiedzieć, że za tym się kryje pomoc. Nie? Tutaj są osoby, państwa. Pomagamy. Wspólnota narodów. Tak, tu pomagamy im i emocjonalnie też. Pomagamy im. Natomiast wkradł się w ich dom, tak można, bo ta karta mówi o Słonecznej Dolinie. Słoneczna Dolina to jest to, co ludzie sobie razem wypracowują do tego, jako swój kraj, jako państwo, razem sobie wypracowują. No niestety ta karta jest taką kartą niedobrą, ale to nie jest najgorsza karta. Trudną. Trudną kartę, tak, trudną. To ich czeka w najbliższych dniach, nie? Walka i pomoc. I miłość różnych narodów. Całego świata w sumie. Cały świat w tej chwili współczuje Ukrainie i ich cały świat chce pomóc. Może o Putina zapytać w jakimś kontekście. No, możemy, ale pytanie, no, stawiamy. Panie redaktorze, pan tutaj... Czy Putin jest gotów ustąpić? No, zobaczymy. Co dla wspólnego dobra. Właśnie. Dobra jego, Rosji i wspólnoty międzynarodowej, bo przecież pokój i tak dalej, to jest niebywale ważne dla nas wszystkich. Więc dobrze, co Putin zrobi poprzez nacisk na niego, nie? Różnych instytucji, narodów. Może inaczej, jak się zachowa pod wpływem opinii międzynarodowej? Tak. O, to będzie lepsze pytanie. Opinia może nie jest taka najistotniejsza, on się bardziej boi przywódców państw, którzy na niego sankcje... Ale ja mówię w tym kontekście. Dobra, jeżeli mówimy w tym kontekście, tak. No dobra, co Putin zrobi? Poprzez ten nacisk opinii międzynarodowej. W takiej czy innej formie. Tak. Oczywiście wiemy, że chodzi tutaj
o sankcje, które są, nie, o ocenę, opinię przywódców różnych państw. Jaki nacisk? Co on może zrobić? Jak on się zachowa? No, zmienić się może. Ta karta nie mówi o... To jest jakby ta opinia międzynarodowa, nie? To, co to jest społeczność. Tutaj widzę społeczność. Mm-hmm. Jemu chodzi o pewien dobra tutaj, bo tu nie chodzi o pieniądze. On walczy o pewne dobra. Ziemie, mm-hmm. bogactwa, które są, nie? Zmieni się. Tutaj wychodzi na to, że on się zmieni. Bardzo poirytowany tym będzie, nie? Ale będzie musiał, on się zmieni. Więc opinia publiczna wpłynie, tak, wpłynie. Może wpłynąć na zmianę jego decyzji. Tak, zmieni. On będzie postępował według tego, ale teraz może zapytamy dalej, bo karty nie jasno to mówią. Jak się zmieni? O, w którym jaka kierunku będzie, tak, pójdą jego zmiany? Jaka będzie jego zmiana? Bo tu na pewno się zmieni. Wiemy, o co walczy, nie? Walczy o pewne dobra. On chce osiągnąć dobra materialne. Mu nie chodzi o jakieś tam sztaby złota, że są ukryte, czy tam... To nie o to chodzi, nie? Chodzi mu generalnie o to, o ziemię. Chodzi mu o dobrobyt, który się wiąże z danym, powiedziałbym, miejscem, nie? Czyli w jakim kierunku... Jak się zmieni? O co chodzi w tej zmianie? Mogą pójść, tak, jego zmiany. Tak, w jakim kierunku pójdą zmiany? Tej karty nie chcą mieć. Pewnie ma jakichś swoich magów, którzy tam pilnują. Żeby, ja też to potrafię robić, żeby ktoś nie wyciągnął kart na niego jak należy. Proszę Państwa, potrafię to robić, tak można zrobić. A już widzę, że tutaj się chowają karty, jak pytamy się o Putina. Czyli ma jakąś tam ochronę. A, magią się na pewno zajmuje. Każdy wielki przywódca ma swoich astrologów i swoich magów. Każdy. Zobaczymy. Widzicie Państwo, będzie zmiana, nie? Tutaj karty mówią, że zmieni się, nie? Była poprzednio, jest teraz. Putin. Mamy go. Niestety, karty nie mówią, w jaki sposób się zmieni. Zmieni się. Zmieni się, ale karty nie pokazują. Widzicie Państwo, jest. Zmiana będzie, ale karty nie pokazują specjalnie. W jakim kierunku? Tak, tak. Czy podejmie jakieś, w każdym bądź razie, ta karta mówi, urzędowe sprawy. W odniesieniu do społeczności, nie? Różnych państw. Podejmie. No, musimy tutaj, prawda, kadzidełko wziąć, bo są energie, które przeszkadzają. Możecie Państwo być pewni, że jeżeli ktoś będzie chciał, to może zakryć karty przepowiednie. Może mieć takie energie. Ja sam potrafię to robić. Już zrobiłem to raz. Ktoś chciał po prostu coś za dużo wiedzieć i poszedł, Wam powiem do kogo, do Akimy. Akimę znacie. Akima, tak. Tak, Akima jest w Polsce znana. I Akima jeszcze może to potwierdzić, bo mówiła, że ktoś mi tutaj zakrywa karty. Aha, w dwóm. I Aleksandra jeszcze z Gdańska. Aleksandrę znasz, nie? Taka starsza pani, już teraz mocno starsza będzie. Być może. Także potrafiłem to zrobić na zlecenie. Ktoś po prostu nie chciał, żeby się dowiedział ktoś. Ja, proszę Państwa, wezmę kadzidełko. Kadzidełko. Kadzidełkę wezmę. Te energie, jeżeli są, to odpędzę. Oczyszczę tutaj karty. One są oczyszczone, ale te miejsce, żeby... I jeszcze... I kadzidełko zostawię tutaj. Jeszcze raz będzie ciągnął. Jeżeli nie wyciągniesz, to nie będziemy więcej ciągnąć. Tak, no. Ale spotykacie się Państwo z czymś ciekawym, bo tego nikt nie pokazuje, nie mówi o tym, że można zablokować. Moment, bo
coś nam tutaj się zatrzymało. Jeszcze raz. Może jakaś cenzura z Facebooka? Tak, jeszcze raz, proszę Państwa, dalszy ciąg. Lecimy, że tak powiem, bo coś nam się zatrzymało. Więc jakie zmiany grożą nam, albo być może zrobi Putin? Jeszcze raz o te zmiany pytamy się. Tak. Ciężko się. Jeszcze jedna. Ciągnie, ale coś chyba wyjdzie. Jeszcze jedna. 2, 4, 5. Astrologowie takich rzeczy nie mówią. Zresztą nawet nie wiedzą. Mało też kto wie o tym, że można blokować karty. No niestety można blokować. No. Nic nie wyszło. Będą zmiany. Nadal wyszło. Że będą zmiany. Ale te karty mówią w przenośni, będą zmiany. Kogo dotyczą, ale jakie zmiany, nie wiadomo. Dotyczą, ta karta mówi o narodach. O narodach. No, ta też dotyczy jakby pewnych globalnych kwestii. Nie chcę krakać, może być coś złego, nie? Za tym się kryć, nie? Ale jak powiedziałem tutaj, no mówią o dalej tym, są, że on dalej myślał, są tak kryte. On myślał o tym, konkretnie rzecz biorąc, o zmianie architektury politycznej, czyli tak jakby inne granice. Ja wezmę jeszcze specjalne karty, bo widzę, że te karty już nie chcą nam mówić. Proszę Państwa, mam tu specjalne karty. Czarne. A te czarne zostawię, ja może wezmę. Niesamowite, drodzy Państwo. Naprawdę, to jest. Pierwszy raz mi się. No pierwszy raz nie, już tak było raz, nie? Że karty nie chciały mówić, ale tu po raz trzeci. Mówią, widzieliście, zmiana jest, nie? Tak. Trzykrotnie karta ósemka pikowa. Niesamowite. Trzeci raz wyciągnąłeś. Jest zmiana, jakby tutaj nie odchodzimy od tego. Nie. Bardzo ciekawy układ, drodzy Państwo, bo dawno w takim nie uczestniczyłem. Mistrz. Dobrze. I Kali Devi. Tak. Mistrz Zenu. Sansen. I Zenu, tak. Akurat moje pierwsze medytacje były związane z Sansenem, z jego szkołą. W jego szkole medytowałem. Oczyszczamy, proszę Państwa. Już mamy drugą kartę. Drugą dalej. Uważam, że tu się coś za tym może kryć. Bardzo. Raz tylko wyciągniemy. Jeżeli oczyszczamy, bo to jest. Ten turmalin to jest po to, żeby oczyszczał energetycznie. No, oczywiście nie ma tak wielkiej siły, jakbym chciał. Dobrze, przełóż lewą ręką, Mirku. Teraz przełożymy. Jeszcze raz sprawdzimy, bo aż mi tutaj ciarki po plecach chodzą. Tak, bo tyle prób i. Aż mi ciarki. Rezultat. Ale zmiany są. Pokazała karta wyraźnie, że są takie zmiany. Dobrze. Mam nadzieję, że te węże, które są na rewersie kart, dobrze, będą dostatecznie chronić je. Normalnie tak się nie zdarza. Ktoś musi naprawdę
Co ten Putin kryje w tej zmianie? I proszę Państwa, to jest ostatni raz. Nie będziemy już więcej nadużywać. Bardzo ekscytujące. Bo jest to w tym momencie troszeczkę, tu wchodzimy w magię. Dlaczego? Dlatego, że jak już mówiłem, ja już to robiłem. Można zablokować, ale to jest magia. Mhm. Zablokować kartę i wtedy karty nic nie mówią. Szykuje nam niespodziankę. To samo, nic nie wyszło. Może być tak, że Putin, nie, skapituluje pod naciskiem tutaj. Opinii, tak wychodzi, tak. Opinii tak, tak. Opinii nacisków, przede wszystkim nacisków, nie, że skapituluje. Ale według tego, co widzimy, to jest zupełnie coś innego. W tej chwili są bombardowania na Kijów. Mhm. Znaczy się rakietami, tam jakieś rakiety cały czas wystrzelane są na jakąś dzielnicę, po prostu burzy tą dzielnicę. I z tego, co wiem z telewizji dzisiaj, to specjalna brygada, Wagnera tak zwana, została wypuszczona po to, żeby zabić prezydenta Kijowa, Ukrainy, nie? Ukrainy. Jest w Kijowie w tej chwili. Wygląda na to, że Putin, prawda, zapłaci za to i zmieni zdanie, ale może być tak, że zasłonił wiedzę na swój temat. A czy możemy zapytać, czy zasłonił wiedzę na swój temat? Czy prezydent... Możemy inne pytanie zadać. No czy, więc właśnie, czy prezydent obecny Ukrainy... Czy w Europie, ja bym powiedział inne, czy w Europie, bo proszę Państwa, tutaj tak dochodzimy do tego, nie? Czy w Europie wybuchną jakieś bomby atomowe, czy jakieś inne? Ojej. No nie no, jakby tak chciał zrobić, to poszedłby dalej. Przecież takie tutaj dyskusje były już, nie? Że straszy bombami. No ja... Atomowymi, że na każde, że na każdą stolicę ma bombę, no. No tak mówili. Ja to w telewizji słyszałem. Ja słuchałem jednego z generałów, to powiedział, że raczej nie będzie tego robił. No dobra, sprawdzimy, czy jakieś tego typu niespodzianki będą. Ciągniemy, czy nie ciągniemy? Czy nie nadużywamy tutaj tej energii kart? Możemy coś innego, nie? Ale mówię, to jest pytanie, które mogłoby wyniknąć z tego działania. Czy użyje broni, najgroźniejszej broni? Tak, tak. Przeciwko Europie. Czy Putin użyje najgroźniejszej broni przeciwko Europie? Tak, bo na razie straszy, nie? Może będzie dalej straszył. Bo wiemy, że Ukraina ma problem. Będzie walczyć. Ale jeszcze nie mówimy, czy to będzie Ukraina, czy jeszcze coś innego. Nie, tak, tak, tak. Czy zagraża Europie? Czy użyje najgroźniejszej broni? Zdania są podzielone. Miejmy nadzieję, że nie. Jeżeli wyjdzie siódemka serce, to prawdopodobieństwo jest wielkie, olbrzymie. Co olbrzymie? Gdyby siódemka serce wyszła. Ona upewnia. No nie. Nie użyje. Jeden z generałów takiego powiedział, że raczej nie, temu nie będzie się kalkulowało. Nie użyje, natomiast kryje się za jego słowami, kryje się fałsz, nie? Czyli jeżeli będzie mówił coś, to będzie straszył tak naprawdę. Ta karta mówi o tym, że kłamie, nie? Że się fałsz kryje. Po to, żeby zaniepokoić świat. Żeby zaniepokoić. Także uspokoiliśmy się, nie? Nic nie będzie takiego. Gdyby wyszła siódemka serce, to znaczy, żeby użył. Gdyby wyszedł as krzyżowy odwrócony i as pikowy razem, to by użył. Oznacza śmierć, prawda? Ale nic takiego nie wyszło. Widzicie Państwo, to jest... oszukuje nas Putin, znowu tu wyszedł jako dobroduszny człowiek, taki, nie? I sieje niepokój swoimi oszustwami, nie?
czy ma nadzieję, że jego praca mu się uda. Tak bym powiedział. Kolejne moje czy pytanie. Manipulacje. Czy czekają nas w najbliższym czasie wybory i zmiana władzy? Gdzie? W Polsce. A. To z tych pytań będzie ostatni, bo ja jeszcze chcę swojej sprawie. Dobrze. Zapytać. Mam nadzieję, że niepokój trochę rozwialiśmy tutaj tak. Państwu. W Polsce nic się nie stanie. Będzie straszył Europę. Putin nie, to wyszło wyraźnie. A natomiast niestety Ukraina walczy. Walczy nadal. Tak, walczy. Przy pomocy, prawda, tej opinii takiej społecznej, która międzynarodowej. Międzynarodowej, nie? Która mu pomaga, która Ukrainie pomaga w tym, podnosi ich na duchu, jakby tutaj, a na pewno. No i pieniądze, za które mogą kupić broń, też dostaną. No już więc dostałem. Teraz, czy w Polsce w najbliższym czasie, w tym roku, dojdzie do nowych wyborów i w konsekwencji zmiany władzy? Tak jest. Bo o tym się często mówi, tam opozycja coś mówi. To też jest taka ciekawa sytuacja. Bardziej, że cieniem się rzuca na to wszystko, to co się dzieje w świecie. Zobaczymy. Na arenie międzynarodowej. No, władza nam wyszła tutaj już od razu. Nie. Jak widzicie Państwo, nie ta karta. Gdyby była na odwrót, to bym powiedział, że tam się naprawdę złe rzeczy dzieją, ale tak. Tu jest władza, która daje prezenty. Prezenty. A te prezenty jest jakiś niepokój tutaj. Niektórzy potężny niepokój sieją. Wie Państwo, to jest karta, która mówi o niepokoju. Nie mówi o żadnych stratach. Tylko władza daje społeczeństwu prezenty, tak bym to nazwał, przez co niektórzy, prawda, sieją zamęt. Ta karta mówi o zamęcie. Sieją zamęt, nie? W naszym domu, gdzie tak naprawdę Polacy kochają ten nasz dom, miłość. Ta karta mówi o miłości, tą, którą dla Ukrainy, prawda, też tam wyszła, wydaje się, karta też taka. Także, proszę Państwa, nie będzie. A mało tego, widać wyraźnie, nam to pokazały karty, że przez to, że rząd pomaga społeczeństwu, ludziom, nie, innych to strasznie boli, koli w oczy. Bardzo boli. To jest niewielka część na pewno ludzi, nie? Bo tutaj widzimy nasz dom, to jest dom Polska, w którym panuje w tej chwili dobrobyt i miłość, nie? W pewnym sensie, no powiem, jest tak, nie? I na tym myślę, że tą część oficjalną, którą ja... Tak, bo moglibyśmy, ja tak mówię, bo mógłby tutaj pan redaktor Mirek wyciągnąć złą kartę. Mógłbym powiedzieć, że tutaj dom jest odwrócony, w tym domu jest źle, prawda, i wykorzystuje się społeczeństwo, tak by było. Ale niestety to jest w pozycji normalnej, albo stety, nie? Ta karta to jest kartą prezentów. Daje się prezenty ludziom. Rząd. Od razu, w tej karcie widzę rząd. Powiedziałem od razu na początku, nie? Więc, kochani Państwo, na razie tą sprawę zamykamy. Bo ja mam jeszcze swoje prywatne sprawy, a gdybyście Państwo czegoś chcieli, to proszę do mnie pisać. No wtedy następnym razem, jak się spotkamy u mistrza Tadeusza, to postaramy się jakieś pytania może? Wątpliwości, pytania tak, rozwiać, odpowiedzieć. To wszystko. Dziękuję bardzo TV24, reporter Sky na YouTubie, a tutaj na moim kanale Mirosław Rój-Sarnecki. Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Dobra, pomieszałem karty.